Dzień dobry Państwu, Emilia Wierzbicki, witam ponownie po krótkiej przerwie. To jest Dzień z Republiką, czyli cykl naszych popołudniowych rozmów na tematy polityczne, ale nie tylko. Czas na mojego kolejnego gościa, a jest nim profesor Bogdan Musiał, historyk. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie profesorze, brał pan udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym reparacji wojennych. Kongres Pamięci Narodowej odbył się w Warszawie na stadionie w dniach 13-15 kwietnia i tam właśnie temat reparacji wojennych, czyli no temat, na który pochylamy się już od dłuższego czasu, był szczegółowo analizowany i pojawiają się różnego rodzaju pytania. Myślę, że podstawowe pytanie, które zadaje sobie wielu Polaków, brzmi: dlaczego Polska nie otrzymała tych reparacji, a inne państwa po II wojnie światowej tak? To w skrócie można tak powiedzieć, takie było życzenie towarzysza Stalina i Moskwy. W 1945 w Poczytamie Stalin ogłosił, powiedział, że on zatroszczy się o to, aby Polska otrzymała swoją dolę reparacyjną, w cudzysłowie. I tak się zatroszczył, można powiedzieć kolokwialnie, że przy okazji złupił Polskę, Sowieci złupili Polskę de facto, czyli pod pozorem jakoby przekazywania należnej części na reparacji, Sowieci de facto łupili Polskę, czyli Polska zamiast tych reparacji uzyskać, zapłaciła, ja to już napisałem, haracz za wyzwolenie, w cudzysłowie, przez Armię Czerwoną, czyli Polska była gorzej de facto traktowana niż inne kraje, które w jakiś sposób brały udział w wojnie przeciwko Związku Sowieckiemu. Ale to ma związek z tym, że Sowieci mieli specjalny taki stosunek do Polaków, do Warszawy, do Polski, czyli bardzo mi ufali i robili wszystko, aby Polska, nie daj Boże, zbyt mocno była, powiedzmy, gospodarczo i wiadomo, w ten sposób również ewentualnie jako wyraźny przeciwnik, bo do końca Stalin i jego następcy nie ufali Polsce. Panie profesorze, o jakiej kwocie tutaj konkretnie mówimy, jeśli chodzi o reparacje i też co się na nią składa, bo to są oczywiście ogromne straty materialne, ale także ludzkie i tutaj chyba ciężko jest to do końca oszacować. W Poczytamie w ogóle nie było mówione o kwestii odszkodowania w pewnym sensie za pomordowanych czy rannych. To miało być... Czyli 6 milionów osób, tak? Liczby są wtedy były jakby, powiedzmy, no niedokładne, one były, nie były precyzyjne, te liczby, czyli to było wtedy jeszcze nie miano, nie było informacji dokładnie, Polska straciła ludności, czyli to dopiero zaczęło się później, zaczęło liczenie, szacowano wówczas około 5 milionów, trochę mniej, trochę więcej. To są, ja podkreślam, są szacunki, bo bardzo trudno wyliczyć tak dokładnie, jakie były demograficzne straty, ale to jest jakby jedna sprawa, czyli wtedy pochylono się bardziej nad stratami materialnymi czy zniszczeniami. I było to wszystko jasne, że Polska została bardzo zniszczona przez niemiecką okupację celowo, nie tylko działania wojenne. I tutaj Polska miała uzyskać według tych przeliczników 1,5 miliarda dolarów. Tylko to oczywiście to nie są dzisiejsze sumy. To trzeba wziąć pod uwagę. Ja nie wiem, jakie są przeliczniki, chyba od 1 do 10 czy więcej dzisiaj, ale to jest jakby wówczas to były inne sumy. I tą dolę Polska miała niby uzyskać w formie dostaw demontowanych urządzeń, fabryk i de facto Sowieci zamiast to przekazywać, to oni wymusili na rządzie, w cudzysłowie, polskim, bo to nie był rząd polski, tylko był bardziej mianowany przez Moskwę, aby podpisać umowę, gdzie Polska będzie dostarczała węgiel, który był wówczas węgiel kamienny, który wówczas był bardzo cennym, powiedzmy, surowcem energetycznym, najważniejszym, dostarczała po cenach tzw. preferencyjnych, czyli de facto za darmo. Czyli koszty transportu, nawet Polska nie uzyskała kosztów transportu do granicy, już nie mówiąc kosztów produkcji. Czyli jeżeli Polska by nie była zmuszona podpisać takiej umowy, która w ramach była pod pozorem reparacji, jeżeli by sprzedała to na rynku, powiedzmy, wolnym, światowym, uzyskałaby ceny światowe, to Polska by uzyskała około 1 miliard dolarów wówczas. Czyli zyskałaby na to, bardzo na tym, ale niestety Polska musiała dostarczyć jeszcze później. Czyli Polska de facto została złupiona. Ale ja mówię, te liczby, które dzisiaj podajemy, to są, no, jakby to powiedzieć, one są, 1,5 miliarda się nam dzisiaj nie wydaje dużo, ale wówczas to były ogromne sumy, jest inny przelicznik. A straty same demograficzne jeszcze nie były wyliczane. To przyszło dopiero w później.
późnym okresie czasu. I Polska również za to żadnych pieniędzy nie uzyskała. Nigdy się nie rozliczyliśmy. A co jest ciekawe, w 1952 roku rząd RFN i rząd Izraela jakby dogadali się w tym sensie, że zapłacili, Niemcy zapłacili jakąś sumę za pomordowanych polskich obywateli pochodzenia żydowskiego oczywiście, a za Polaków etnicznych ani złotówka nie popłynęła, obojętnie gdzie, czy do, na pewno nie do Warszawy. To jest jakby nie, tak, a z innymi, wszystkimi innymi krajami RFN, czyli Niemcy Zachodnie, miał podpisane umowy właśnie o zadośćuczynieniu za straty demograficzne, tylko z Polską, nie? Gdzie Polska w przeliczeniu na mieszkańca miała straty największe. I czyli procentowo stosunkowo Polska miała największe straty w wyniku niemieckiej okupacji. No i to jest ten taki paradoks. Czyli ja mówię tutaj, o to się zatroszył Tomasz Stalin i jego jakby powiedzmy następcy do upadku komunizmu, do Związku Sowieckiego, a później już Niemcy wszystko robili, rząd niemiecki robił wszystko, żeby Polska nie uzyskała tych reparacji, bo zdawali sobie sprawę, to mamy z wewnętrznych debat rządowych, że zapłacić Polsce za duże uczynienie, to jest inny wysiłek, powiedzmy, finansowy niż, powiedzmy, Francji czy innym krajom. I z tego sobie zdawali sprawę i uważali, że to jest zbyt duże obciążenie finansowe dla RFN-u i nie chcieli zapłacić i do dzisiaj nie chcą zapłacić. Panie profesorze, czytam o wnioskach płynących z tej konferencji i tutaj pojawia się taki punkt, że jest niewielka grupa osób w Polsce, która otrzymała to skromne finansowe zadośćuczynienie i były to ofiary eksperymentów pseudomedycznych, byli więźniowie obozów koncentracyjnych i niektórzy z tysięcy wywiezionych na przymusowe roboty do Rzeszy. Jak rozumiem, jest to niewielka ilość osób. Dotyczyło parę tysięcy osób, bo to było jakby z lat 60., jeżeli chodzi o eksperymenty, gdzie wymuszono, wtedy było płacone przez Czerwony Krzyż, były przelewy bezpośrednie i to dotyczyło tylko wyłącznie tych, którzy przeżyli obozy koncentracyjne i przeżyli eksperymenty. To jest bardzo istotne. A to była tylko mniejszość. I to jest ten problem. No i jak pani redaktor słusznie wspomniała, w latach 90. ubiegłego wieku były i na przykład tego wieku były wypłaty dla byłych robotników przemysłu, ale to były naprawdę, naprawdę symboliczne sumy. Nie można go nazwać jałmużny, czyli to było, to nie było to zadośćuczynienie, które Polska w moim przekonaniu powinna uzyskać, no nie tylko w moim przekonaniu oczywiście, jeżeli też porównamy z innymi krajami, to jest bardzo istotne. Jeżeli to, co uzyskała Polska i inne kraje, wszystkie kraje zachodnie, to uzyskiwały oczywiście w latach 50., na przykład 60. były umowy dwustronne, rząd RFN Bonn zawierał z poszczególnymi krajami i de facto z krajami zachodnimi Niemcy rząd niemiecki uregulował te sprawy za duże czynienia. Czyli kraje zachodnie nie są już zainteresowane, bo ich sprawa jest zamknięta. Są umowy, pieniądze zostały wypłacone oczywiście i dali sprawę zamknięta. Jedynym krajem, podkreślam, który nie ma żadnej umowy dwustronnej czy innej o zadośćuczynieniu, to jest Polska. Panie profesorze, skupmy się na tym, co jest dzisiaj, co właściwie możemy zrobić, jakie działania podejmuje rząd, jeśli chodzi o reparacje i co najważniejsze, jak je skutecznie wyegzekwować, bo jak wiemy, tutaj jest duży sprzeciw strony niemieckiej. To słusznie często decydenci powtarzają, że to nie jest kwestia, wystawimy rachunek i te pieniądze dostaniemy. To jest po prostu bardzo, bardzo długa droga. I to nie jest kwestia roku czy jednej powiedzmy 4 lat czy okresu rządu. To jest kwestia, to musi być na długi czas, okres czasu i co jest istotne, Niemcy dobrowolnie te pieniądze nie wypłacą. To jest tak naprawdę, zresztą to się podkreśla w niemieckich wewnętrznych debatach, gdzie to jest rzeczywiście kwestia siły dyplomatycznej. Czy uda się Polsce stworzyć nacisk międzynarodowy, gdzie dla Niemców wymusi na nich w pewnym sensie coś uczynić, to jakieś podjąć jakieś
merytoryczne rozmowy na ten temat, ale to jest, podkreślam, długa droga, to jest istotne, będzie oczywiście, jest istotne narracja, czyli wejście w narrację na Zachodzie z naszymi, czyli z niemiecką okupacją w Polsce, jakie to były efekty dla Polski, jak Niemcy, jak Polacy stali oszukani naprawdę przez Moskwę i również Bonn i Berlin. To było oszustwo, gdzie tych dwóch partnerów od końca lat 90, pardon, 60 do działało wspólnie, aby Polska nie dostała żadnej reparacji. Tutaj jest w 1970 roku, gdzie Willy Brandt, który w Polsce już prawie czczony, nad pomnikiem powstawają z powodu jego polityki wschodniej, powiedzmy tego niby pojednania, gdzie Willy Brandt jedzie do Moskwy i mówi do Kosugina, ówczesnego premiera, żeby sprawę z reparacji absolutnie zakończyć, żeby nikt się nie podnosił. Oczywiście chodziło tutaj o Polskę, ponieważ klucz do reparacji Polski był w Moskwie, to było jasne. I Brandt się o to zatroszczył, to niby ten polski, powiedzmy, taki ma wyrozumienie do Polski. Czyli tutaj my żyjemy pewnymi iluzjami, czyli legendami, które wytworzyła niemiecka polityka historyczna, czy może lepiej propaganda historyczna, która opisuje, jakoby to pojednanie rzekomo funkcjonowało. Niemcy by chcieli pojednania, ale na własnych warunkach, czyli Polska ma zrzec się wszelkich odszkodowań, wszelkich roszczeń, ewentualnie. Panie profesorze, i tu musimy kończyć. Czas antenowy nas goni. Bardzo dziękuję. Profesor Bogdan Musiał, historyk, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Państwu również za to, że są Państwo z nami. Już za chwilę serwis informacyjny, a po nim kolejne rozmowy. Do zobaczenia.